Adam Mickiewicz żył w latach 1798-1855. Był jednym z największych poetów polskiego romantyzmu, poetą na skalę europejską oraz autorem epopei narodowej. Dziady, część czwarta, to dramat romantyczny, jedna z czterech części dramatu. Zawiera idee romantyczne oraz wątki miłosne. Bohaterami są pustelnik, inaczej zwany Gustawem, ksiądz, dzieci oraz chór. Jest 2 listopada, dzień zaduszny. Znajdujemy się w domu księdza. Widać tam nakryty stół, przy którym ksiądz przed chwilą wraz z dziećmi zjadł wieczerzę. Na stole stoją także 2 świece, a obok pali się lampa przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Na ścianie wisi zegar. Ksiądz ze względu na przypadające tego dnia święto proponuje modlitwę za duszę z czyśćca. Nagle jednak rozlega się głośne pukanie do drzwi i wchodzi dziwacznie ubrany pustelnik. Dzieci są tym faktem przerażone i krzyczą, że to trup, trup, upiór, ladaco. Pustelnik potwierdza, iż faktycznie jest umarły dla świata. Na pytanie księdza, któremu zdaje się, że już widział tę postać, mówi, że owszem, był tu 3 lata temu tuż przed swoją śmiercią. Słowa pustelnika są bardzo niezrozumiałe, tak samo jak całe jego zachowanie. Mówi, jak źle tułać się samotnie po ziemi, o niesprawiedliwości losu, o skrajnych emocjach, które nim targają. Pustelnik zaczyna podkreślać, jak wielkim szczęściem jest spokojne życie, pozbawione niepokojów, tęsknot i nieszczęśliwej miłości. Mówi o żarze, który płonie w jego duszy, mimo chłodu i deszczu panującym na dworze. Ksiądz nie rozumie nic z wypowiedzianych słów oraz opowieści. Stwierdza wręcz, że ja swoje, a on swoje. Nie widzi, nie słucha. Ksiądz proponuje jednak pustelnikowi, że pomoże mu się przeprawić na drugą stronę. Młody przybysz twierdzi w końcu, że jest umarły. Dzieci zwracają także uwagę na dziwaczny strój przybysza. Wytarty, podszywany z różnych kawałków materiałów, ma trawę i liście we włosach. Pustelnik przestrzega jednak dzieci przed wyśmiewaniem się z nieszczęśliwych ludzi. On sam tak kiedyś postąpił, a teraz podzielił los niegdyś wyśmianej kobiety. Zegar wybija 9. Rozpoczyna się godzina miłości. Pustelnik mówi o książkach, które ukształtowały jego wyobrażenia o miłości. Cytuje Wertera i różne piosenki. Jest bardzo emocjonalny i przejęty. Bierze także do ręki nową Heloizę Rousseau i cierpienia młodego Wertera, Goethego, nazywając je książkami zbójeckimi, ponieważ te lektury właśnie sprawiły, że zaczął szukać boskiej kochanki, idealnej miłości. Przez lata żył w sferze marzeń, nieustannych fantazji, a uczucie, które znalazł, uczyniło go nieszczęśliwym. Pustelnik funkcjonuje wręcz gdzieś na granicy obłędu. Mówi o przyjacielu, który został na dworze i przynosi ze sobą do izby gałąź dyliny, swojego brata, jak twierdzi. Później nazywa gałąź cyprysem i traktuje ją jako pamiątkę rozstania z ukochaną. Od niej właśnie otrzymał maleńki, cytrusowy listek, obficie skrapiany łzami. I to niby on wyrósł tak okazale i teraz jest gałęzią. Pustelnik wierzy, że rozstanie z ukochaną nie było ostateczne. Wygłasza teorię bliźniaczych dusz, które raz związane przez Boga zostają razem na wieki i nigdy się nie rozłączą. Jeśli wspólne życie na ziemi nie jest możliwe, połączą się po śmierci. Wspomina także chwilę rozstania z ukochaną. Oznajmił jej pewnego dnia, że nazajutrz wyjeżdża, na co dziewczyna pozdrowiła go, mówiąc: bądź zdrów, a odchodząc cicho dodała: zapomnij. Pustelnikowi wydaje się, że ksiądz nie rozumie, czym jest miłość mężczyzny do kobiety. Ten jednak wyprowadza go z błędu i wyznaje, że jest wdowcem, że musiał pochować ukochaną żonę.
Na to pustelnik odpowiada, że dziewczyna i tak jest już żywcem pogrzebiona, gdy tylko zawołają na nią żono. Według niego istnieją trzy rodzaje śmierci. Pierwsza, ta pospolita, ze starości lub choroby. W tym momencie opowiada historię Maryli, kobiety, której śmierć obserwował. Dziewczyna leżała na łące i powoli konała. Druga to śmierć powolna i bolesna, spowodowana rozstaniem się dwojga kochanków. I trzecia, śmierć wieczna, to wieczne potępienie za grzechy. Ksiądz uważa, że pustelnik nie jest zbrodniarzem, że Bóg wybaczy mu nawet tę zbytnią namiętność i zapamiętanie w uczuciu. Przybysz dochodzi do wniosku, że ksiądz musiał go kiedyś podsłuchać albo wyłudzić jego tajemnicę na spowiedzi od innych ludzi, bowiem za dużo zaczyna rozumieć z jego chaotycznej opowieści. Myśli, że ksiądz widział obraz, na którym uwiecznił swoją tajemniczą kochaną. Potem, że zdarza mu się też opowiadać o niej przez sen. Przybysz opowiada, jak kiedyś podsłuchał go robaczek świętojański. Wtedy dzieci myślą, że to cud, żeby z robakiem rozmawiać jak z normalnym człowiekiem. Odpowiedzią pustelnika jest opowieść o lichwiarzu, którego dusza jest zaklęta w kantorku. W małym robaczku, który żyje w kantorku stojącym w domu księdza. Za życia lichwiarz był wielkim skąpcem. Nie pomógł nikomu, nawet w największej biedzie. Po śmierci musi zatem odbyć pokutę jako mały robaczek, kołatek, zamknięty w kantorku, gdzie niegdyś przechowywał swoje pieniądze. Tymczasem zegar wybija godzinę 10:00. Wieje kur i gaśnie jedna ze świec znajdujących się na stole. Wtedy rozpoczyna się godzina rozpaczy. Wówczas to ksiądz rozpoznaje w pustelniku Gustawa, swojego dawnego ucznia. Chłopak ma do nauczyciela wielkie pretensje, że nauczył go czytać i odtąd wszystkie książki niosły dla niego zgubną treść. Mówi jednak, że mu wybacza, ze względu na niemalże ojcowską miłość księdza do swego ucznia. Chce uścisnąć go raz jeszcze, póki to możliwe, zanim zgasną pozostałe świece. Gustaw opowiada o tym, jak niedawno odwiedził swój rodzinny dom. Ledwie go poznał, stary, opuszczony i zniszczony budynek. Nie zostało tam nic z dawnego szczęścia. Wspomina także szkołę, beztroskie lata zabawy, pierwsze lektury, aż do chwili, kiedy spotkał ją, swoją kochaną. Niestety uczucie to przyniosło prawdziwą boleść. Opowiada, jak po długiej podróży wrócił do rodzinnego domu. Wspomina także najstraszniejszą chwilę, kiedy to powróciwszy trafił na wesele ukochanej. Podążył w miejsca, gdzie się niegdyś spotykali. Dotarł pod pałac, tam wśród przepychu i gwaru z towarzyszeniem muzyki i śpiewu wznoszono toastę za zdrowie młodej pary. W pierwszej chwili powodowany wściekłością chciał wtargnąć na przyjęcie, jednak bez duszy padł w ogrodzie. Ocknąwszy się, płakał. Leżał na trawie. Kolejne słowa Gustawa sugerują, że bohater popełnił wówczas samobójstwo. Gustaw dotąd jeszcze nie pogodził się ze stratą. Oskarżał kochaną o zniszczenie więzów, które stworzył sam Bóg. Zarzuca jej niestałość w uczuciach i zamiłowanie do bogactwa. Przeklina jej urodę i wdzięki. Jest rozdarty. Twierdzi, że to ukochana jest winna jego wiecznym męczarniom, że to ona go zabiła, a jednocześnie ją podziwia. Próbuje o niej zapomnieć, nie udaje mu się to jednak. Popada w coraz większe szaleństwo, w końcu wyjmuje sztylet i chce nim przebić swą pierś. Jednak wtem zegar wybija 11:00. Kur pieje po raz drugi. Gaśnie też druga świeca i rozpoczyna się godzina przestrogi. Samobójstwo Gustawa było jedynie symbolicznym gestem. Bohater bowiem ku wielkiemu zdziwieniu księdza nie upada i wygląda całkowicie zdrowo. Dopiero teraz wyjawia cel swego przybycia.
Wspomina, że kiedy wszedł do domu księdza ten, modlił się za dusze cierpiące w czyśćcu. Pyta więc, dlaczego wierząc w czyściec zakazuje obchodzonych dotychczas dziadów. Ksiądz twierdzi, że to pogańskie święto, dawny zabobon, który kościół musi tępić. Ksiądz nie dowierza, że Gustaw jest upiorem, ponieważ nie wierzy w duchy. Boi się słów przybysza i zaklina się na Boga. Gustaw, aby udowodnić mu, że on istnieje, wzywa ducha lichwiarza z kantorka. Ten odzywa się z prośbą o troje paciorek. Dopiero w tym momencie ksiądz zdaje sobie sprawę, że Gustaw jest upiorem i pyta go, czego tak naprawdę potrzebuje. Gustaw mówi, że są inni, bardziej od niego potrzebujący. Wskazuje na ćmy i motyle, duszy nieczułych bogaczy, złych cenzorów. Za nich nawet nie warto się modlić. Ale są inne dusze, bardziej godne litości istoty. To dla nich Gustaw ścisnął swoje życie w te 3 krótkie godziny i na nowo przeżywał swoje cierpienie. Teraz pokutuje za swój grzech i chce, żeby na tej podstawie ksiądz pomagał innym, zbłąkanym duszom. Gustaw jak cień błądzi za ukochaną. Jego oczekiwanie skończy się wraz z jej śmiercią. Wówczas to oboje połączą się w raju. Przybysz wypowiada jeszcze ostatnie słowa przestrogi. Zegar wybija 12, kur pieje, gaśnie lampa przed obrazem. Wówczas Gustaw znika. Chór powtarza jego ostatnie słowa.